Z silną krytyką w sprawie Nord Stream 2 musi mierzyć się Komisja Europejska. Pod adresem Komisji padają zarzuty, że projekt idzie do przodu z jej cichym przyzwoleniem. Wczoraj te argumenty wybrzmiały w Parlamencie Europejskim. Budową Nord Stream 2 zajmowała się wczoraj Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii Parlamentu Europejskiego. W trakcie dyskusji Komisję Europejską reprezentowała dyrektor generalna i wprost przyznała, że w przypadku drugiej nitki gazociągu północnego Unia niewiele może zrobić. Komisja Europejska nie może zakazać zakończenia budowy projektu Nord Stream 2 na podstawie regulacji energetycznych, jeżeli Nord Stream trzyma się przepisów wynikających z dyrektyw i rozporządzeń europejskich. Tej wypowiedzi towarzyszyło przekonanie, że zmiany na europejskim rynku gazowym, do jakich doszło w ostatnich latach, ograniczają szkodliwość Nord Stream 2 i nie pozwalają na nadużywanie dominującej pozycji przez Rosję. Tego punktu widzenia nie podziela europoseł Jacek Sariusz-Wolski. Jeżeli dojdzie do realizacji projektu Nord Stream, choć cały czas liczę, że tak się nie stanie, to okaże się to wielką porażką polityki unijnej, a w szczególności polityki energetycznej. Komisja Europejska z jednej strony mówi, że Nord Stream 2 to projekt polityczny, z drugiej krytykowała w tej sprawie postawę Stanów Zjednoczonych, które z gazociągiem walczyły poprzez sankcje. Stąd wnioski, jakie wyciąga europoseł Jacek Sariusz-Wolski. Nadal ten projekt idzie naprzód z cichym przyzwoleniem Komisji Europejskiej, która twierdzi, że nic nie może zrobić. Unia Europejska z jednej strony stosuje sankcje wobec Rosji, z drugiej buduje projekty gospodarcze, poprzez które Kreml powiększa swoje wpływy. Tak o szkodliwości Nord Stream 2 mówiła europoseł Beata Szydło. Uderza on nie tylko w solidarność europejską, ale również zagraża bezpieczeństwu dostaw, a ponadto zapewnia dodatkowe dochody Rosji, osłabiając skutek europejskich sankcji wobec tego kraju. Z kolei europoseł Jerzy Buzek, związany z Platformą Obywatelską, wskazywał, że Nord Stream 2 to pułapka dla bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej. Dodał, że jeśli kiedykolwiek projekt miałby zostać ukończony, to tylko w pełnej zgodzie z nową unijną dyrektywą gazową.